Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. Moi drodzy, dzisiaj oczywiście znów próba Judasem. Tak, ostatnio też graliśmy Judasem. Chyba, że może Kane. Bo mamy 2 HP. No ale ten Judas mnie naprawdę, kurczę, jakoś, no nie wiem, lubię tego Judasa, więc again Judas. I zainstalowałem oczywiście tego moda na Speedrusha. Bo strasza, nie Speedrusha. To ja pierdolę. Więc no, liczę, może nie teraz, ale no, liczę wkrótce na tego postrasza właśnie, że go zrobimy. Bo no jakby nie patrzeć, przydałoby się go zrobić. Wiesz, jak ja będę tak grał jak teraz, to wątpię, że go zrobię, ale okej. W ogóle powiem wam szczerze, że no dzisiaj to sobie dodałem troszeczkę palnik, że tak powiem. Wróciłem z pracy po 8 godzinach, poszedłem jeszcze na basen, oczywiście wszystko na rowerze. Powiem wam, że no ja swoje lata jakieś tam mam. I niestety, gdy kiedyś tam sobie ważyłem, nie wiem, 63 kilo, mając 1,80 m, no to była, wiadomo, no jakaś dosyć taka niska waga. No tak teraz troszeczkę przebrałem i jestem przed 80. Więc tak, no skończyło się pozwolenie na żarcie wszystkiego. Stwierdziłem, że troszeczkę trzeba jednak o tą kondycję zadbać, zapisać się na siłownię, troszeczkę zmienić swoje przyzwyczajenia, bo wiadomo, podczas jazdy samochodem i tak dalej, no niestety, ale kurde, niestety człowiek się rozleniwia. Człowiek się dosyć mocno rozleniwia. To są stworzenie drugiego śniadania, gdy otrzymasz obrażenia. Spoko, tylko na pół serca, więc... Więc może być ciężko, może być ciężko. Może być ciężko, w szczególności, że no dzisiaj jestem trochę nieogarnięty. Jakieś serduszko, nic, zero, kurde. Mamy klucze, teraz będzie kolejna przegrana. No jaja. Co to jest? Tyci monstro. Ładowany strzał na wzór strzelby. No, średnio. No ale nie mamy co w sumie wziąć. No, długie ma to ładowanie. Mega długie ładowanie ma. O, jest serce, dobra. Udało się. Udało się znaleźć serduszko. Nie mamy żadnej bomby, co mnie bardzo niepokoi. Bo myślę, że chciałbym raczej szukać tej sekretów. 2 minutki. No, slipa. Oczekuję na jakiś dobry przedmiot, naprawdę. Wow, ten monster nie jest zły. Zresztą szybko strzelności, spoko. Tearsap. Tylko to chyba nie działa na naszego bzika. 4 monetki, idziemy dalej. Basement. Jezu, dziękuję. Ej, dobra, ten mini monster nie jest taki zły. To jest najlepsze, ja teraz na nim stricte polegam. Ej, ciekawe. Dobra, zaraz trzeba obrażenie szansa na wystrzelenie ogłuszających łez. Poczy, damage up, mały by mały, ale zawsze jakiś, nie? O, czarna monetka, świetnie. Tylko teraz przydałoby się, no, jakby nie patrzeć, złapać jakiś szary kontenerek. Szare serduszko. Szare, niebieskie. Ja już nawet nie pamiętam, bo niebieskie było. Tak, niebieskie serce. Nie szare. Wow, nawet te ogłuszające łzy nie są głupie. Wiadomo, to nie jest jakiś super ambitny zestaw przedmiotów, ale no na razie wystarczy. I najlepsze jest to, że my jeszcze nawet nie użyliśmy Book of Burial. Kurde, dobra. Przedmiot zawsze. Jakoś nie wiem czemu, ale przedmioty zawsze kurczą. Dobra, kupa. Noż ty kurde mendo. No nie no, pół serca to tak nie może być, panie. Pół serca zostało, shit. Tu może być secret? Chyba może być secret. Tak, może być, może. Proszę?
Jednak nie może być sekreta. Sekretu. Dobra. Nadal 0 serc. Dobra. No pół serduszka proszę. No bez jaj. O jest, dobra. Bo lepsze to niż nic, prawda? No. No niestety już no na Deviru ma szans zbytnio. No sztik. Kto robi takie pokoje? No prawie wpadłem na to. Kto robi takie pokoje z takimi mobami? No przecież to jest chore. To jest chore. Jeszcze dla osoby takiej jak ja, upośledzonej. No wiecie co, ja mam grupę inwalidzików w takich grach. Nie śmieję się oczywiście żadnych osób z grupą inwalidzką, ale no w moim przypadku tak to wygląda. Tak to wygląda, cholera. Daj, daj, daj. Okej, teraz tak. Nie mamy klucza. Lary dziuniu. No bez jaj. No chodź tu, chodź. Chodź Kiciuś, chodź. Chodź król złoty, chodź. Chodź Lary dziuniu, no chodź, bo ty jesteś nieobliczalny. Uff. No naprawdę, jeszcze w takim miejscu to serce? Zakrzep jest spoko, wpływa tylko na lewe oko. Nie szkodzi. Niestety Devil Ruma nie ma. Mogę? Dziękuję. Devil Ruma nie ma. Myślę, że możemy się pokusić o znalezienie dodatkowego Secret Rooma. Nie dodatkowego, podstawowego Secret Roomu. No gdzie to w sklepie było? No jak? No to nie mamy. Nie mamy czego szukać, idziemy dalej. No, więc reasumując, jestem mega zmęczony. Powiem wam, że jest godzina 20. I tak naprawdę to ja chyba zaraz się pójdę przespać. Pójdę się przespać, no jednak wiadomo, 8 godzin pracy plus taki dosyć wyczerpujący dzień. To jest jednak sporo. A jeszcze w szczególności dla organizmu, który, no, tak powiem, niezbyt, kurwa, naprawdę, no, głupie ognisko, naprawdę, tak głupio, stracić serce, pół serca nawet, nie serce. Ja to zrobię teraz spokojnie, nie wiem, czy... to było naprawdę bardzo niebezpieczne, to było niebezpieczne, co zrobiłem. Kurwa, nie zauważyłem tego kamyczka. Ty dziadu! Kto robi takie pomieszczenia? Już to jest to wuja niepodobne. Dobra. Umarł i nie żyje. No tylko czemu ja nie mogę wziąć tamtego? Niedobrze. Dobra, przynajmniej kubki. Kubki nie są jeszcze aż takie tragiczne. O nie, ale tam jest duża kupa. To duża kupa potrafi jeszcze pluć. A ja na plucie kupy jestem nieodporny. O, najeżdżającą kupę to już w ogóle nie jestem odporny. O Jezus Maria! Co to było? Co to było? Ja już kawy pić nie muszę dzisiaj. Kawy definitywnie nie. Staruszek Shiro kawy pić nie musi już w tej chwili. Ej, ten monstro strzela ponad tym wszystkim. Kurczę, ja nawet nie zauważyłem tego. To jest świetne. Tylko tak, klucza nie mamy. Klucza nie mamy. Nawet do sklepu ci nie wejdę, no. No dajcie klucz. Ja bym był nawet skłonny. Będę skłonny. A może nie będę skłonny. Ej, czy tutaj przypadkiem nie może być Secret Roomu? No nie może być Secret Roomu.
Szkoda, bo miałem nadzieję, że może jednak może być Secret Room. Ja się spieszyłem na Boss Rusha, prawda? No, na pewno. No, na pewno. Nie, no, jestem skłonny nawet trochę tej kasy zgubić, bo no, klucz mi jest potrzebny. No weź. No, proszę. Nie bądź ham. Ale świnia. Bomby nie chcę. Klucz mi daj. Klucz. Plus 100 monet. Ta gra jest wredna. Ta gra jest wredna. Ej, no to jestem teraz naprawdę zrozpaczony. Dzięki ci, panie. Tylko tak, no wejdziemy do sklepu dzięki temu, no nie? Innej opcji nie widzę. 99 monet, fajnie. I w sumie nic tu nie ma. Nie. Serce duszy czarne w jedno czerwone. No, fajne, ale... Rolajny, świetnie. Dobra, co to daje? Nie wiem. Nie wiem, jaki to nawet był... Tokiem się wyrzuca chyba. Nie wiem, jaki to był... Jaka karta to była? Tokiem czy tabem się wyrzuca? Ej, nie wiem. Kontrolem chyba. Czy altem? Nie, kontrolem, dobrze. Teleportuję cię do sklepu. Tyłek sobie spisaćcie to. No kurde. Dramat. Dając życie, on się zaraz odwróci i będzie problem. No weź zgin. On jest walnięty. To dekiel. Dobra, umarł. Tak to umarł. Ten nie żyje. O Jezu, nie upoczynki. Nie, proszę, nie. Ły. Nie chcę bomb więcej. Nie chcę bomb. Zostawcie Titanika. Ło, ale to jebu pięknie. Ej, dobra, jest szansa. Nie mam do klucza. Naprawdę, jak ja stracę ten Devil Room, to... Czy Devil Room? Stracę... Treasure Room, nie Devil Room. No, ba. Więcej kup nie rób. Nie rób więcej kup. Czemu ty jesteś taki dziwny? Nie rób tych kup. Zaraz wpadnę. Jestem pewny, że ja wpadnę. Czy ty możesz przestać? Uff. Uff. I brak do widrumu. Tak. To jest... Ja pierdolę, nie widziałem tego, przysięgam. No to jest po prostu dramat. To jest dramat. Ej, no jak teraz wejdę, to co? A nie ma kupy, okej. Okay. Zlikwidowali ją. W teorii tutaj może być Devil Room. Nie Devil Room, Secret Room. No właśnie, i jest. Jakbym miał za mało życia. O jejku. Nie no, bo Thrasha nie będzie teraz. Na pewno nie będzie. Nie wiem. Nie wiem i nie wiem. Jakby to nawet nie mógł być The Hangman, nie? The Hangman by nam naprawdę się bardzo przydał tutaj. Tyle kluczy tu jest. Ja pierdzielę i nie ma jak ich wziąć. The Last jeszcze, świetnie. O, znaczy jest czerwone, w tybie kowersji czy innych po pół serca. Ale co mi to da? Nic. Dupa nie przedmiot w tej chwili dla mnie. Kurde, no nie wiem, ryzykować pół serca? Ryzykuję pół serca, bo naprawdę dupny jest ten przebieg w tej chwili.
Mam skontakt. O Jezu. Zdrowie. Jeden zdrowie. Tylko czy jest zdrowie na stałe? To jest dobre pytanie. W tym pokoju chyba, no właśnie. Ja nawet użyję chyba do Hermita. No. No dupa, straszna dupa, bo naprawdę no nie mam żadnych kluczy. Tutaj jest dramat z kluczami. Nawet nie mogę zobaczyć skrzynkę. Kurde. Wiecie wy co? No idę, no dostaciłem treasure room. Naprawdę mi się to nie podoba, nie lubię jak coś opuszczam. Mega nie lubię jak coś opuszczam. Jeszcze muszę uważać na te kupy tutaj, które są. Właśnie. Ale pamiętałem, Shiro pamiętał. Pierwszy raz w życiu Shiro pamiętał. Liczę na ten Devil Room. Jezu, jaki on wytrzymały był. Kolejosz. Chodźcie kolejowe. Dobra. Pół serca, klucze mi dajcie. No to jest wredne. O Jezu. Nie, no proszę. W taki sposób to my się nie bawimy, no. Dziękuję za klucz. Zastanawiam się, czy nie wydać go lepiej na sklep. Nawet tak zrobię chyba. Czy ja mogę w końcu mieć jakiś normalny pokój? Shit. Dobra, inny pomysł. Idziemy teraz po bomby. Tutaj. Dziękuję. Te bombki się przydadzą. No wiecie wy co, tyle pilsów. Gra się ze mnie w tej chwili śmieje. Tu w razie czego już naprawdę jak będzie dramat, to możemy się udać po klucze. Jaki wy macie szybki ten attack speed. Wy to macie tirsapy. Dobra. No i się opłacało chyba tak. Te trzy klucz. To bierzemy. Pojawiają się wszystkie pompy. Bierzemy, bo i tak nie mamy co wydawać. Jedna pigułka. Retrovision. A u nie ma dupy, nie urywa. Ale no cóż. Dobra, mamy kolejną w razie czego kolejny kluczyk. Ten kluczyk oczywiście sobie wydamy na treasure room, bo jestem bardzo ciekawy. To w tym treasure roomie znajdziemy. Oby było coś fajnego. Belzebub, muchasz. 1/6 szansy na stworzenie muchy, gdy twoje łzy trafią przeciwnika. Taki mały gapi. Wejdziemy na lewą stronę, bo mam bliżej w sumie. Jest bliżej. Robaczywek. Dobra. Dobra. Ojej. To było naprawdę dla mnie ciężkie. Tu mam nadzieję na jakieś serca. Teleportujcie do sklepu, dziękuję. Jestem nawet skłonny zaliczyć w razie czego. Boże. Jak państwo. Dawać serca, powiedziałem. No szczęście. Czekajcie, podwaja. Szansa. Dobra, no to kapie spoko. Dwa efekty 3 sekundy. O, jest serduszko. No, liczę na Devil Room, naprawdę. Tym razem musi być ten Devil Room. To mogę stanąć tak jak powinienem? O, właśnie tak. Nie wiem, czy z tego pająki mogą lecieć, czy nie. Tylko wolę jednak mieć to tak.
Sojusz, sojusznicy są bliżej ciebie. Działa? Nie widać. Usuwa kleszcze. Dobra, The Devil sobie wezmę na razie. Teraz możemy jeszcze do ciebie dać tą monetkę. Overcharge, ty chyba tylko to dajesz, prawda? Tak, tylko overcharge'ujesz. The Devil. Coś, co grzy ciebie. No to muszę, że serce działa również mając pełne zdrowie, jak może konsumować serce. Do dupy to jest strasznie. To może być śmieszne. Nie, to nie będzie śmieszne. Ej, no to naprawdę chyba to jest najlepsze. To są dodatkowe pick-upy. Dobra, biorę to. Biorę to, bo no mówię, to jest chyba najrozsądniejszy przedmiot w tej chwili. Mogę w sumie jeszcze trochę kasy z tego ogarnąć. Locha. Miał za mało monet. No, nie jest za mało. Nie spieszymy się już na boss rusha, więc spoko. I tak już nie zdążymy, i tak już nie zdążymy. Nie. Liki. Spokój tam. Po cicho. To chodźmy do tego. No liczę, naprawdę liczę na coś sensownego w tej chwili. Może nie na Gapiego, bo wiadomo, Gapi to Gapi, ale... Pająki. Nie tu chciałem. Jezu, no myślałem, że już dostanę. I am excited. Dobra. Dobra. I teraz ty. No hello. Lecimy w ciebie. No nie, nie widziałem tego. Dobra, siadaj. Siad pies. Devil Room. Dziękuję. Tworzy jednego pika każdego rodzaju. Świetnie. I czerwone serce akurat, nie? Ale tworzy dwa serca duszy. Hierofant. Dobra, to już jest lepsze. To już jest lepsze. Poproszę się o szybkim spiralnym wzorem. Widmowe łzy. Półtora zasięgu. O nie. Nie, nie, nie. Przyjacielu mojej kozy, nie ma opcji. Selaka. Już sap. Ej, dobra, to jest fajne. Panie Devil Room, co my tu mamy? Widzę coś ciekawego. Straszę przeciwników w małym zasięgu od ciebie. To jest do dupy. Lewiatan. Szybko strzelność, dwa czerwone serca i obrażenia. Czyli w sumie wydamy tak naprawdę jedno czerwone. Jedno czerwone. Fajnie. To mi się podoba. To mi się podoba. Dobra, możemy sobie jeszcze pójść pozwiedzać trochę. No mówię, nie spieszymy się. Nie spieszymy się, maksymalizujemy jak najbardziej te nasze podejście. Tu może być super secret room. No i był. Jest overcharge'ujący ziomek. Co mamy za przedmiot, który nas tak boostuje? Nie wiem co. Który przedmiot nam daje takiego dziwnego speeda? Nie wiem, jeżeli wiecie, który to przedmiot, to napiszcie mi w komentarzu, proszę. Jestem bardzo ciekaw, co to jest za przedmiot. Ja powiem wam więcej, ja nawet sobie użyję... O, czegoś takiego właśnie. Trudno, jeden klucz za jedną bombę, spoko. Jeszcze jestem skłonny się na to zgodzić. Dobra. Kolejny klucz, dobra, premier będzie już na drugi poziom, no nie. Będzie na drugi poziom. Nadal liczę na The Hangman. Nawet sobie poczekam. Strzelaj. Strzelaj, ziomo, strzelaj. No jak? Co mnie to walnęło? Alo? To było chamskie.
Nie wiem, co mi walnęło. Naprawdę nie mam pojęcia, co mi walnęło. Tu mogę spróbować tą jedną bombkę sobie ogarnąć. Moja głupota powinna być naprawdę w jakimś dump waste tutaj. Jedna bomba stresowana i tak. No próbowałem. Próbowałem, idziemy niżej. Idziemy niżej, bo to... Zaraz się wypalę całkowicie z życia i będzie problem. No ja będę kombinował i potem chodzi jak wychodzi. Zebraczek. Dobra, więcej bomb. One plus one działa. One plus one działa. Dobra, kolejne bombki. Świetnie, opłacało się. Że tak powiem, było ur. No szkur... No i półtora serca mi zostało. I to takiego nieodleczalnego. Własną głupotę. A naprawdę, no teraz to podejście naprawdę nie jest już takie złe. I? To już teraz głupie tacy życie. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu ja mam taki problem z tym. Że nie potrafię tego życia sobie oczywiście w jakiś sposób zachować. I? Monstro może w teorii rozwalić tą kupę. No i git. Nie wiem co daje, nie wiem w ogóle co ta kupa daje, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko, że jest tęczowa. Dobra. No homo i ulubieni przeciwnicy ta. Kurwa. Ja was gnoję nienawidzę. Jak ja was gnoję nienawidzę. Test. Rozdzielają się na dwa przy kontakcie. Rozdzielone łzy zdają po wyobrażeń. Ej, spoko. Parasite. Ej, może być. Co my tu mamy? Złota skrzynia. Tylko wiecie, jaki jest problem? Że ja zająć życie... No właśnie, kurwa. No właśnie. Mi się popierdoli. To jest mój problem. Ej, no to fajnie zadaje obrażenia. Kurde, no. Naprawdę nie chciałbym tak szybko przegrać. No, na razie nie widzę nawet szansy na wygraną. Nie z jednym życiem. Mnie troszkę boli. Dobra. Nawet powiem więcej, zaryzykuję tutaj bombkę. Niestety ryzyko się nie opłaciło. Ooo! Tak to właśnie wygląda, jak się ma takie same łzy jak przeciwnik. Prawie mnie walnął jeszcze. Serce? No dupa. Bomby teraz będą lecieć. Szukamy, szukamy, szukamy tych serc, bo... Tego będzie dupa jasna. No już naprawdę jeszcze wy tutaj jesteście potrzebni? Wy sobie je robicie ze mnie teraz, prawda? Dajcie mi jakąś bombę. Znaczy... No i teraz twoje słowa staną się prawdą, Shiro. Teraz twoje słowa staną się prawdą. Chodziło mi o serce. Powiedziałem bombę, nie wiem czemu. Nie mam pojęcia czemu. Bo was też nie lubię. Nie wiem czemu, ale te głowy mnie jakoś tak... No nie wiem. Nie irytują, tylko no jakoś... Jakoś się ich boję. Kurwa, znów moi ulubieńcy, no pół serca, dupa, już jasno. Pierdziele, szukam serc. Dziękuję. Sklep.
Dobra, nawet wejdę do tego sklepu. A nóż, no właśnie, jest serce. Dziękuję. There's option jeszcze tu jest. Biorę. Tego już nie wezmę. Shit. Powiem więcej. Nawet to zrobię w ten sposób. Jeszcze dwóch kart, może jakiś sierofant. Może jedną bombę, jedno klucz, jedno serce. Cesarzowa. Boże żebraka. Podwaja twoje bomby. To wezmę. Dam ci dwie monetki. O! Golden Razor. Jak uzyskasz 99 monet, to musisz to wszystko potem wydać. No i nam się udało. Nam się udało. Dobra, sobie mamy obrażenia. Biorę. Biorę obrażenia. Dempress, spoko. Fajna karta. Można ją brać. Można ją brać, ale nadal szukam serc. Mamy tyle bomb, myślę, że to nie jest jakikolwiek problem. Kurwa, to są jak zwykle pokoje, w których ja tracę tyle życia. Bo ja panikuję. Bo ja panikuję po prostu i dlatego. Tu jest bosina. Tu jest bosina. Naprawdę nie było? Dobra, idziemy. Bardzo powiedziałbym, że mega średnio. Czy on się pali? Dobry ci tak, pal dupę. O, Cube of Meat. To już jest średni. Gapi Scholar. Kurde. Gapi Scholar. To też jest bardzo fajny przedmiot. Conjoint. Kontrolowane łzy. Do lewiatana byłoby blisko. 50% szansy na odrodzenie. Czy ja chcę zaryzykować 50% szansy na odrodzenie? 32 minuty odcinka? To będzie bardzo, bardzo szybki odcinek. Z tym jeszcze nie możemy walczyć, prawda? Nie. Ryzykujemy. Ryzyk. No i niestety. Zaryzykowałem, no. Zaryzykowałem. Myślałem, że się uda. Dobra, moi drodzy, no taki szybki odcinek. 32 minutki, czasami takie muszą być, prawda? 33 nawet. Tak więc, moi drodzy, jeżeli macie jakieś propozycje i chcielibyście, nie, może jakieś challenge, zaczniemy może nawet grać. To nie byłoby głupie. Tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie filmu gram do Was, Shiro. Oczywiście się widzimy w następnych odcinkach z The Binding of Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej.